Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 6 odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy od kupna zwoju snu Uzurisa. Pokaż mi swoje towary. Pójdziemy sobie dzięki temu po zbroję, bo poza odcinkiem jeszcze próbowałam sobie wejść do tego magazynu i tym sposobem, jakim próbowałam wcześniej, i tym jeszcze jednym. W ogóle tego listu gończego nie przejrzałam sobie wcześniej i tej wiadomości chyba nie czytaliśmy, nie wiem. Powinnam mieć zadanie jeszcze jedno w dzienniku, a nie mam. Tak czy siak, no to nie wiem. Coś się nam nieźle pobagowało. Tak, nie mam tego zadania niestety. Dobra, to zostawiamy tak jak jest. Ogólnie natrafiłam na pewien problem i nie wiem za bardzo, co mam z nim zrobić. Mianowicie nie mogę gadać z Pablo o liście gończym, bo wtedy jest na mnie nagonka i jakoby Kantar rozpowiada, że ja pracowałam, znaczy pracowałam, że tak jakby bandyci mnie szukają, że jesteśmy skazańcami po prostu. Także troszeczkę się gra pobagowała i teraz żałuję, że Kantarowi zaufałam i nie pomogłam Annie. No ale już tego nie cofniemy, bo mam zapis bardzo, bardzo dawno temu. Nie trzeba mi wiedzieć. Także niestety. Dobranoc. Super, panie strażnik. Tego się nie da otworzyć. Nigdy tego nie otworzę. Dalej. Lewo, prawo, lewo, prawo. Pewnie się zastanawiacie, skąd ja to wszystko wiem. Ano wiem, bo próbowałam nagrać dla was odcinek i tak się wszystko pokomplikowało, a ja nie zrobiłam sobie zapisów, że po prostu jest tragedia. Także no, robimy to w ten oto sposób jak teraz. Mamy zbroję. Jest lepsza o 10 punktów, plus mamy dodatkową ochronę przed smoczym ogniem. Nie wiem, co ciekawe. Się tak denerwuje. Dobra, idziemy się przekimać i zobaczymy, co dalej możemy zrobić. Miałam dzisiaj iść do dzielnicy portowej, ale w sumie to nie wiem, jakby to zrobić. Do rana bym się przespała, tak. Miałam też ogarnąć sprawę tej kasy Jory i sprawę po prostu z Rengaru, ale wydaje mi się, że najpierw przydałoby się iść porozmawiać z gościem w karczmie w porcie. Tutaj będzie też chyba jeden gościu, który mnie zagada. Meldor, no właśnie. Ty mnie chyba zagadasz, prawda? Czy nie? Chyba nie. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Nie wierzę. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Karni. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji, potrzebujesz gotówki? A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Pracujesz dla Lemara? Zgadłeś, geniuszu. Pracuję niemal przez cały dzień. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu Straż Miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę sportu. Właściwie, to idę do Górnego Miasta. Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja, nie wpuszcza się do Górnego Miasta. Niczego jej już nie powiem. Czy jesteś obywatelem tego miasta? Jeśli chodzi ci o to, czy tu mieszkam, to odpowiedź brzmi tak. To nie znaczy, że mogę wchodzić do Górnego Miasta. Tylko arystokracja ma tam wstęp. No i oczywiście handlarze i rzemieślnicy z dolnej części miasta.
W dzielnicy portowej raczej nie znajdziesz nikogo spośród śmietanki Corinis. Tu nie ma nawet regularnych patroli straży miejskiej. Gdybym sama tego nie dobra. Widziała... Nie potrzebuję już od ciebie żadnego info. Myślę, że możemy sobie tutaj przyjść zrobić zadanko. Tu jest gościu, który wali młotkiem, ale to za chwilę. Bo to będzie szybkie i przyjemne zadanie. Więc idziemy do pana Alwina, rzeźnika. U ciebie można widzę... Hej, mięso. Nie jesteś wcale taki... Chwila! Chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija! O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Czy to twoje owce? Jedyna, która do mnie należy, reaguje na imię Lucy. To moja żona. Owce są własnością straży. Przyprowadzają do mnie wszystkie biedulki, które zabiorą farmerom. A co z owcami? Felan ciągle hałasuje i to je doprowadza do szaleństwa. Któregoś dnia całkiem ześwirują. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. Dobra, dzięki. Zobaczę, co da się zrobić. Zastanów się. Pamiętaj, płacę 25 złotych monet. Dobra, to będzie fajne zadanie. Konkretniej szalony Felan. Słuchajcie, słuchajcie. Dobra. Panie Felan, proszę się uspokoić. Tutaj ogólnie nie ma zbyt wiele ludzi, z którymi możemy pogadać w sumie. Hej! Chociaż trochę jest z jednej strony. Co tam przybijesz? Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Hej, ty! Możesz na moment przestać przybijać? Nie, muszę to skończyć. Niczego jej już nie powiem. Lepiej by było, gdybyś mi po prostu przestań tłuc tym młotkiem, zrozumiano? Po prostu przestań mnie wkurzać, zrozumiano? Dam ci 10 sztuk złota, jeśli choć na chwilę przestaniesz walić tym młotkiem. O, to bardzo hojnie z twojej strony, ale jeśli chodzi o twoje złoto, to możesz je sobie... No, wiesz, co możesz z nim zrobić. Przestań przybijać, albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. Pożałujesz tego! Jak tak? Daj mu siebie wszystko! Pokaż mu! Dobra. Pokaż mu! Chyba fajnie idzie w miarę. Daj mu popalić! No tak jeszcze. O, pięknie. Super. Kiepski miecz i zabieram ci te młotki aż dwa. Obywatel, no przecież tutaj nic się nie dzieje, no o co chodzi? Wstajesz? Niczego tu nie znajdę. Mądra decyzja. O, tam Lucy słyszałam. Hej, ty! No dobrze, pokonałeś mnie. Brawo, bohaterze! Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, proszę, nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się zawali, to będzie to twoja wina. Dobra, to idziemy po nagrodę. To było szybkie. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złota. Super, dzięki. Właśnie, a co z owcami? A co z owcami?
Owce jedzą i robią się coraz grubsze. Całkiem jak moja żona. Widzę, że świetnie się bawisz. Tu jest właściwie Lucy. Okej, ona jest zwykłym randomem, więc nie będziemy z nią rozmawiać. Boże, ale to było przykre. A tu jest Arik. W sumie możemy się zająć tą dzielnicą portową dzisiaj. Co tu robisz? To mój dom! A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz 100. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. Co wiesz o wojnie z orkami? Nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty, które król tłumi bez litości. Ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się walczyć, to zmierz się ze mną. Ta lekcja będzie za darmo. Chcę z tobą walczyć. Walczę tylko od południa do wieczora. Walka ma jakiś sens tylko wtedy, kiedy jest dość widzów obstawiających zakłady. Jest jeszcze za wcześnie. Przyjdź później. Okej, dobra. Dobra, to już pytałam, nie chcę. Super. To też wiemy już, na jakiej zasadzie wszystko działa. Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Ogarniemy. Wydaje mi się, że pójdziemy do karczmy zaraz. W sumie byłoby spoko. Dobra, tutaj jest ten magazyn. Tutaj byliśmy. Tu jest ten Rengaru jeszcze. Także to sprawa na troszeczkę późniejsze, jakby, no. Na późniejsze sprawy. Tutaj nie zejdę. Właśnie, tutaj jest jeszcze sztolnia. I tu jest nowe zadanie. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Kto opowiada takie rzeczy? Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni.
jestem ciekaw, po co tu przybyli? Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Mam informacje dotyczące orków. Słucham. Utknęli w górniczej dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Co do tego orka za miastem? Tak? Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Dobra, na razie nic więcej nie wiem. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. No dobra, czyli to też wszystko. Okej. Tu jest Lares w ogóle. A, tu jest jeszcze Jack, a tam jest Lares. Obywatel. Tutaj też jest jakiś gościu. A, tu jest Brahim, ten kartograf. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Bardziej by mi się przydał plan Korinis. Pokaż mi swoje. Mapa. Mapa terenów Korinis 250. No daj żyć. Mam jakąś... Przyjdź do mnie. Dobra, mam jakąś mapę? Nie mam mapy. No nie, czy ja potrzebuję mapy? Chyba nie. Hej. Ahoj, szczurze lądowy. Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z górniczej doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Całkiem ciekawa rzecz. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis to już nie to samo, co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Dobra. Może pogadamy z nim jeszcze. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska, toż to brednie.
Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Co masz na myśli, mówiąc szumowiny? Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. To w sumie jest bardzo przykre. Dobra, to już wszystko wiemy. Ja bym chciała się dostać do karczmy. Na razie z Laresem nie będę gadała. Tylko tutaj jest Moł i musimy na niego uważać. Bo on może mi przyfansolić solidnie. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Nikomu tego nie powtarzaj. Zawsze to powtarzałem. Tak, masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu. Naprawdę, sama widziała. Przyszło nam żyć w... Uspokój się. Chcę tylko wypić piwo. Dobrze, ale żeby wejść do środka, musisz mi zapłacić 50 sztuk złota. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz złamanego grosza. Więc zabiorę wszystko, co masz, ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. Dobra, spróbujemy z Moł się powalczyć. A, on się bije w ten lamerski sposób. Daj z siebie wszystko! Rozwal go! O, dobra. Jednak nie jest takim lamerem. Mogę jakoś kryta, czy coś mu zasadzić? Uderz go! Bo tak będziemy zaraz chodzić po całym porcie. No, dołóż mu! Wal z całej siły! Uła, to było głupie. Tak, trzymaj! Wreszcie coś. Wal z całej siły! Wal z całej siły! O, nareszcie jakiś kryt. Nieźle. Dobra, dawaj wszystko, co miałeś. Łącznie ze swoją broń. Nic tu nie ma. On mnie lagą tak zabił. Nieważne. Jemy. Może gościu wstanie w najbliższym czasie. Taki serek mi sporo daje żyćka. Moł, wstajesz już? Pięknie. Jeszcze zobaczymy. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie, jeśli jest to ktoś obcy. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. No, widać. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do paladynów. Jest zacumowany na południowym zachodzie. No i dobra. Widzę, że nic nie powiesz, więc wejdziemy sobie na luziku do knajpy. No dobrze, niech będzie. Może uda nam się sprawę gildii zacząć dzisiaj, byłoby super w sumie. Ale to się dopiero okaże, dlatego nie ruszam jeszcze sprawy z Rengaru. Tu jest Nagur, ale za nim no to Cardiff. Chwila! Daj mi coś do picia. Dobra, masz piwo i tak dalej. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Myślę, że ja mam lepiej. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku zakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. To jest istotne. Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Dobra, niech będzie 7. Dobrze, 7 sztuk złota. To uczciwa cena.
Mądra decyzja. Jeśli chcesz coś wiedzieć, pytaj. Dobra, lecimy po kolei. Potrzebuję informacji. Kto zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście? Tutaj w porcie trudno znaleźć wielkie szychy. Tylko jeden jedyny lemar posiada ogromne wpływy. Ma dużo pieniędzy, które pożycza na procent. Zajęcie to nie zyskało mu wielu zwolenników, ale wielu wpływowych obywateli zapożycza się u niego. Handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy. Uważam nawet, że zbyt duże. Przyszło nam żyć w niedobrze. Kto jest winien pieniądze lemarowi? Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważył. Z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. A to ciekawe. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Kto może mnie czegoś tutaj nauczyć? Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo silny mężczyzna. Z pewnością zna się na treningu siłowym. Wie również wiele na temat walki. Lares z kolei to przebiegły opryszek. Jego też czasami można znaleźć w porcie. Jeśli jesteś na tyle szalony, możesz odwiedzić starego Ignaza. Podobno wie on co nieco na temat... mikstur. Gdzie mogę ich wszystkich znaleźć? O, chłopcze, prędzej król wygra wojnę z orkami, niż ja zdołam ci to wytłumaczyć. Po prostu rozejrzyj się po dzielnicy, a prędzej czy później natkniesz się na nich. A jeśli nie znasz tego miejsca, udaj się do Brahima i kup sobie mapę. Jego z kolei nie trudno odnaleźć. Ma chatę tuż obok mojej knajpy. Za to powinienem zażądać podwójnej ceny. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? To mnie wcale nie dziwi. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. No i pięknie. Spróbujmy. Powinno się udać. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż, powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku, ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. W porządku. Ty tu jesteś szefem. Wszystko jasne. W takim razie przygotuj się na łatwą kasę. Wiecie co? Ja się jeszcze spróbuję wczytać, bo mi się wydaje, że możemy wynegocjować po połowie. Ale może mi się tylko wydaje? Zaraz się okaże. Hej! Cardiff. Dobra, spróbujmy. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. No dobra już, dobra. Tylko cię sprawdzałem. Oczywiście, że podzielimy się zyskami sprawiedliwie. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz?
Jak dojść do farmy Akila? Wejdź z placu targowego przez wschodnią bramę. Jeśli podążysz ścieżką w prawo, wkrótce dojdziesz do kilku wykutych w skale stopni. Wejdź na górę, a znajdziesz się na farmie Akila. Dobra, to wiemy. Gdzie znajdę Baltrama? Jego kram znajduje się na placu targowym. Kiedy mam się spotkać z Baltramem? W każdej chwili. Chyba już się domyślił, że jego poprzedni posłaniec nie wróci. A co ja będę z tego miał? Dokładnie ci teraz nie powiem. Myślę jednak, że możesz liczyć na 400 sztuk złota. W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec to martwy posłaniec, jeśli wiesz, co mam na myśli. Dobra, czyli wszystko wiemy. Fałszywy posłaniec. Czyli idziemy najpierw do Baltrama. Tak. Dobra, to robimy to od razu. Nie będziemy tracić czasu. Szczególnie, że fajnie by to było w sumie zrobić dzisiaj. Przy okazji pójdziemy właśnie na nową farmę. Nie potrafi niczego zatrzymać. Dobra, do Baltrama. No i to będzie też taki chyba początek właśnie tych zadań z tą gildią złodziei. Tak mi się kojarzy przynajmniej. A sprawa Rengaru to jak na razie może sobie poczekać jeszcze, bo on cały czas tam będzie stał. A jak nie, to sobie go przyzwiemy na kodach, bo mi się nie chce jakoś bardzo... A, Rengaru dalej tutaj jest. Okej. Okay. Szukasz pracy? Jasne. A o co chodzi? Mój chłopiec na posyłki nie wrócił, a czekam na dostawę od farmera Akila. A ile na tym zarobię? Dam ci 50 sztuk złota. Świetnie, zajmę się tym. W porządku. Powiedz Akilowi, że ja cię przysłałem. Dostaniesz od niego paczkę, przynieś ją do mnie. Jak trafić do gospodarstwa Akila? Wyjdź stąd przez wschodnią bramę i idź drogą na południowy wschód. Po chwili dojdziesz do kamiennych schodów. Wejdź po nich i zobaczysz gospodarstwo Akila. No i dobra, świetnie. Wiecie co, zastanawiam się, czy nie dać sobie w broń. Tylko pytanie, czy jednoręczną, czy dwuręczną. Na razie jakoś sobie jeszcze radzę, więc chyba nie potrzebuję tego jakoś bardzo. Dobra, oczywiście ja pamiętam, jak się idzie chyba w miarę na farmę Akila, więc to nie powinien być problem. Tylko ważne, żeby się zapisać. Rengaru wrócił na swoje miejsce, więc podejrzewam, że jak do niego teraz zagadam, to on po prostu zareaguje w taki sposób. No. Cóż. Pięknie. Pewnie znowu zacznie uciekać w to samo miejsce, co wcześniej. No dobra. Coś mnie atakuje. Czasami jest ten minus, że jak tutaj się idzie, to nie widać przeciwników. Ale to nic. Tutaj są jakieś rośliny w tym miejscu? Nie wiem. Witam, panie wilku. Fajnie w sumie się bije. Ała, dobra, dałam się przez chwilę. To nic. Tutaj są schody, ale to są schody, żeby iść do lasku, więc one nas nie obchodzą. Są krwiopijce duże. Są też rośliny, które ominęłam.
Na szczęście krwiopijce możemy bić pojedynczo. Więc to jest na bank na plus. No dawaj. No. Okej, pięknie. Nic tu nie ma. Dobra, one nic nie mają w sobie. To i dobrze, lepiej nawet. No, pani krwiopijco, już? Jeszcze tak z cios. Super. Mamy to. Jak dla mnie bomba. Jeszcze więcej roślinek. Jeszcze więcej przeciwników. O, pięknie. Obrażenia krytyczne aż nam weszły z tego wszystkiego. Dobre to było. No i dobra, już tak naprawdę jesteśmy przy farmie Akila. Ale odpaleniec z ciebie jest. Ała. Ty paskudo. Dobra, dawaj te sztuki złota, dawaj te lagę i możemy lecieć. Niczego tu nie znajdę. I dzień dobry, witam. O, właśnie mi się przypomniało już tutaj, że jest to zadanie z tymi dwoma braćmi, co się leją. Fajnie. Kompletnie zapomniałam o tym. Co tam? Jeśli odwiedzają nas jacyś przybysze, to przeważnie nie w pokojowych zamiarach. Mam nadzieję, że się nie mylę co do ciebie. Jestem Egil, a ten dziwak, którego tam widzisz, to mój brat, Enim. Jak idą prace w polu? Wspaniale! Gdyby tylko polne bestie nie niszczyły naszych plonów... Czemu nic z nimi nie zrobicie? Żartujesz chyba. Od kiedy tutaj mieszkam, zabiłem już ich tyle, że całkiem straciłem rachubę. Niestety wciąż ich przybywa. Okej, czyli gniazdo, dobra. No to myślę, że jest to do ogarnięcia. Cześć, Enim. Hej. Kim jesteś? Nazywam się Enim. Pracuję na farmie. A ten półgłówek, którego tam widzisz, to mój brat Egil. Akil od lat zatrudnia nas na tej farmie. Jak idą prace w polu? Chcesz pomóc? Chwytaj motykę, jest tam z tyłu, i ruszaj na pole. Bacz tylko, żeby się nie dać zaskoczyć polnym bestiom. Te potwory potrafią odgryźć całe ramię jednym kłapnięciem zębów. Super. Czemu nie zrobicie porządku z tymi polnymi bestiami? Zabiłem ich więcej niż potrafię zliczyć, ale ciągle przyłażą nowe. Twój brat powiedział mi dokładnie to samo. Co? Ten tchórz? Zawsze znika, jak tylko bestie pojawią się w okolicy. Nie powinien gadać takich bzdur. Okej, fajnie. Dobra, tu są owieczki. Spoko. Oho. Tam są najemnicy. A Aki, rozumiem, nie jest u siebie. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Przypomniało mi się już wszystko. Nikt nie chce tego słuchać. To jest zwykły farmer. Niektóre problemy rozwiązują. Kurczę, niedobrze, bo nie jestem przygotowana chyba na to. Zmiotą mnie z planszy. Tam są polne bestie na dole, dobra. Ja mam punkty nauki, więc można by było to dać sobie w siłę. O, goblinie jagody w ogóle, lol. To
tutaj w ogóle był kufer do otwarcia. Jestem ciekawa, czy coś się stanie, jak sobie go otworzę. Bo w sumie to nikogo w domu nie ma. Nie, tylko jakieś tam małe pierdoły. Ajajaj, no to musimy zrobić to. Tę rzecz, nie wiem jak. To wszystko tylko plotki. Hej! Te rzeźnieszki grożą mojemu mężowi. Jesteśmy obywatelami miasta, lojalnymi wobec naszego króla. A oni chcą nas obrabować. Nie stój tak! Zrób coś! Pomożesz nam? Lepiej uważaj. No i chciałabym, koleżanko. Hej! Nikt nie chce tego słuchać. Wszystko w porządku? Jedno złe słowo, a rozpęta się tu prawdziwe piekło. Uważaj, bo będzie jadka. Czy przyłączysz się do walki? Nie będę stał jak idiota i przyglądał się. Ale też nie zamierzam nikogo prowokować. To dokładnie. Dobrze wiedzieć, słowo. Że mamy jakieś wsparcie ewentualne w ogóle. Jak my stoimy z czasem tak ogólnie? Powinniśmy kończyć, ale no myślę, że możemy spróbować tutaj zawalczyć. Poczekajmy, co się stało. Hej, ty! Masz jakieś kłopoty? Nie, wszystko w porządku. Chyba będzie lepiej, jak już sobie pójdziesz. Na pewno? Tak. Wszystko w porządku. Ja nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Hej, prostaku! Zgubiłeś się? Wracaj lepiej na pole doglądać swojej brukwi. Się stanie. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w dalszą drogę. Okej, dlaczego nie mogę nic zrobić? W farmie Akila zagrażają najemnicy, no wiem, lol. Znalazłeś się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Odłóż broń! Więc jeśli chcesz przeżyć, to lepiej zabieraj się stąd czym prędzej. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Hej, ciągle tu jesteś? Damy ci szansę, przybyszu. Wynoś się stąd, albo zginiesz. Okej. Przyszedłem tylko coś zabrać. My też. I byliśmy pierwsi. Więc spadaj, bo będę musiał zrobić ci krzywdę. Okej, okay, czuję się trochę taka... Rozerwę cię na kawałki! Ale chyba nie chcesz posłuchać. Rozerwę cię na kawałki! Dobra. No to teraz cię zabiję. Engardo! Załatwmy ich! No to nie jest dobrze. Teraz kolej na ciebie! Dobra, tu się wszyscy leją. Dobra, Alvarez bije mnie. O Boże święty, ale dostałam przez łeb. Ktoś umarł. Okej, tamtego zabili. Głupi durek. Dobra, poszło nawet okej. No niestety. Dzięki Inosowi. Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Niech cię Inos ma w swojej opiece. Baltram mnie przysłał. Mam dla niego zabrać dostawę. A więc jesteś jego nowym posłańcem. W porządku. Mam już gotową paczkę. Czego chcieli od ciebie ci najemnicy? Nie wiesz? Wynajął ich zarządca Onar. Bronią jego gospodarstwa i zbierają dla niego czynsz. To znaczy, chodzą od domu do domu i zabierają co chcą. A kto nie może zapłacić, poznaje smak stali. No dobrze. Znasz może trochę okolice? Jasne. Co chcesz wiedzieć?
Gdzie znajdę gospodarstwo Onara? Cofnij się do kamiennych schodów i idź drogą na wschód. Tak dojdziesz do tawerny. Stamtąd idź dalej na wschód, dopóki nie dojdziesz do wielkich pól. Tam się kręcą najemnicy. Co to za gospoda ta na wschodzie? Zapytaj Randolfa. On wie na ten temat więcej. Był tam kilka razy. Co jest w lasach za twoim gospodarstwem? Tam jest pełno potworów, a wilki nie są z nich najgroźniejsze. Podobno gdzieś tam, w pieczarach, ukrywają się też bandyci. Ale jak na razie zostawiają moje gospodarstwo w spokoju. No dobrze. Muszę już iść. Powodzenia. Naprawdę chciałbym zrobić dla ciebie coś więcej. Okej, moi drodzy. W tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Te bronie są lepsze, więc przydałoby się nauczyć siły, żeby to założyć. I walki bronią dwuręczną, jak bijemy poziom. Cóż, no, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki, komentarza, subskrypcji. Lecę montować dla was ten film. W kolejnym oddamy przesyłkę na Górowi. I jeszcze tutaj ogarniemy zadania na farmie Akila, bo tutaj jeszcze właśnie z tym Randolfem jest bodajże zadanie. I chyba coś z tymi polnymi bestiami jest i właśnie z tymi braćmi. Także tutaj coś spróbujemy zrobić. No i co? Dzięki wam jeszcze raz. Do kolejnego odcinka. Cześć.